Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w nowej serii. Być może. Gramy w DayZ. Gramy w DayZ. Powiem wam osobiście, że nigdy nie sądziłem, że na tym kanale się pokaże DayZ. Do tej gry nigdy nie byłem nawet przekonany, jeżeli chodzi o to. Zawsze uważałem, że jest to dosyć zwegowana gra, ale patrząc po ostatnich pozytywnych opiniach, stwierdziłem, że dam szansę tej grze. Wiecie, mamy teraz zwroty na Steamie, jeżeli mi ta gra nie podpasuje, po prostu zrobię sobie zwrot. Mam na to 2 godzinki. I przy okazji stwierdziłem, że zobaczę, jak ta gra się przyjmie na kanale i czy w ogóle jest sens robić z tego serię. Więc, moi drodzy, spróbujmy, zróbmy sobie ocalałego. Imię ocalałe oczywiście nie, chyba że się nie da zmienić, a jednak się da. Dobra, Shiro. Ocalała kobieta, nie. Ocalały mężczyzna, o, starego dziada sobie zrobimy. Robię tak stary jak ja. Wolałbym zrobić jakiegoś białoskórego typa, ale widzę, że tu jest dużo ciemnoskórych typów. No dobra, niech będzie ten ulizany. Góra, no też nie ma za dużo. Też nie ma za dużo. Ja mogę długie spodnie. Nie lubię krótkich spodenek takich. Chyba nie mogę. No dobra. To niech będzie białe buty sportowe. Zapiszmy i zobaczmy, na czym polega DayZ. Zmień serwer. Oficjalne. Czy ja mogę na oficjalnych? Nawet nie wiem, na jakich ja będę grał. Aha, okej. Okay. Nie no, chcę oficjalne. Z pewnością chcę oficjalne. Jeżeli się przyjmie nam ta gierka, to może nawet spróbujemy coś ugrać na jakimś innym, ale no na razie nie widzę. Pingi dosyć wysokie, mimo wszystko. No chcę dużą ilość graczy. Wiecie, ja nawet nie wiem dokładnie, na czym to polega i czego mam... Na co mam patrzeć po prostu. Livonia DLC, ukryj pingi do 100, nie więcej. Oj, coś lepszego wyskoczyło. Tylko widzę, że tutaj to tak... Same niemieckie. Tutaj są maksy. Naprawdę nie ma żadnego polskiego serwera, nic. NL, EU. 21 graczy. Dobra. Spróbujmy na tym. Zobaczmy, co się stanie. Okej. Okay. Ciepło i wygodnie. Jakość wilgoci ślubna nie jest istotna dla zachowania ciepła. Pomogą ci o nie zadbać, także ciepłe przedmioty. Fajnie. Dobra. To jest i tak niemiecki serwer. What the fuck? Ale jest niby europejski. Wow! Moi drodzy, gramy oczywiście na full detalach. Full. Ale. Jezu, jakie to jest dziwne. Zombie mnie słyszą. Czy ja mam jakąś mapę, cokolwiek? Nic. Dobra, w prawym rogu widzę, że mam jakiś wskaźnik jedzenia, wody, temperatury, chyba krwawienia. F otwórz. Wow. Dobra, czy ja to mogę otworzyć? Nie mogę. Pusto trochę. Kurtka puchowa. Chwyć, przetrzymaj, zabierz. Dobra, potrzebujemy jakiejś broni chyba, nie? Łuczek do mięsa. Oj, to mi się już bardziej podoba. Prawym przytrzymujemy i prawym i lewym walimy. Dobijamy tak jakby. Rozumiem, że obszukiwać szafek nie możemy. No trochę bida. Byłem pewny, że... Nie, co nasza postać tak robi? Jezu. Jezusicku. Dobra, jak chcę to założyć, to jak mogę? Nie mam załóż? Połącz, zamień? Nie. Tu mamy wyposażenie, czekajcie, jest coś. Plecy, głowa, twarz, oczy, paska. To jest to? Koszulka podniszczone. Kamizelka, to nie jest kamizelka? No nie chciałem tego. Weź załóż ten tłuczek, proszę. To mi za... Dobra, jest irytujące. Wywal to. To weź do ręki.
Krótkie spodnie górskie. Kurwa, przez chwilę to wziąłeś przecież, chłopie. Oj, to będzie ciekawe. To będzie ciekawe. Coś mi się wydaje. Co tu się dzieje? Czemu ten tłuczek do mnie sam tutaj? Jezu, nie wiem, co tutaj w ogóle robić. Weź to do ręki. Dobra, mamy coś. Mamy coś, idziemy stąd. Może znajdziemy coś jeszcze. Tu drzwi zamknięte. Oho. Dzień dobry. No graficznie nie ma tragedii. Myślałem, że... Wiesz, kurwa, jak na ekstremalne detale. Co i tak nie ma też jakoś super, hiper. Jestem ciekaw, czy tutaj ta aktywacja głosowa działa. Bo z tego co patrzyłem, to chyba nie działała. Cisza i spokój. Jak zaraz dostajemy banie, to jebnie ino raz. Zombie nadal nie spotkane. Halo, panie zombie? Torba na ramię. Uuu. Radyjka, nie? Nie chcesz radyjka? Trzeba się rozglądać. Nie może być. Dobra, torbę na ramię nam założyło, dobrze. Ale czemu nie mogę tej kamizelki założyć? Co to mnie dziwi? Ja rozumiem wiele, no bo... Zamień połącz. Najlepsza izolacja. Podniszczone. Mówię, no nie widzę, żebym tu mógł to założyć. Cholera. Nie, to nie. Łuczek jest wyekwipowany. Wow. Kask budowlany. Ty go założyłeś? O kurwa, bo budowniczy. No jestem ciekaw, jak się przyjmie ta seria, naprawdę, bo DayZ zawsze mnie mega odrzucało DayZ, naprawdę. Nigdy nie byłem do tej gry przekonany w jakikolwiek sposób. Powiem wam, że ostatnimi czasy mam deficyt. Deficyt gry, którą bym z chęcią grał. Przykre. No dobra, tylko czemu ja nie mogę tego założyć? No bez jajec. Muszę to wyrzucić? Mogę to założyć zamiast tego? Mogę. Zła izolacja. Nowy kask motocyklowy. Wysoka izolacja. Tylko będziemy mieć delikatnie zmienioną percepcję. Mamy tu też benzynę. Mamy tu też benzynę. Może muszę to ściągnąć najpierw, co? Wow! Może dlatego nie mogłem tego wywalić. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Kurwa, no i stało się jasne. Stało się jasne. Ale na logikę. Na logikę. La logika. Teraz będzie mi gorąco, prawda? Zgaduję, że tak. Nie mam miejsca na to paliwo. Czy ja mogę jakoś to obrócić, czy coś? Nie? Chyba nie. Metalowy kanister przydatny do przechowywania dużych ilości benzyny albo innych płynów. No, właśnie. Samo to, że gra jest w języku polskim, bardzo mnie cieszy. Bo naprawdę rzadko spotyka się tak rozbudowaną grę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest rozbudowana. Być może kłamie? W języku polskim. Powiem więcej. Ostatnimi czasy widzę więcej, kurwa, tureckiego języka niż języka polskiego. Norweskiego języka widzę dużo. Polskiego brak. O chińskich to już w ogóle nie wspomnę. No ale Chińczycy to wiadomo, dużo ich tam jest. To jest to zrozumiałe poniekąd. Ale kurwa. Totalnie jesteśmy olewani na arenie growej. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, a po co ci język polski, znasz angielski, to powinieneś sobie poradzić. No dobra, ja znam. Ale wiele osób nie zna. I to jest kurwa przykre. To samo można powiedzieć, nie wiem, Turkom czy innym, kurde, po co wam język turecki, skoro znacie język angielski? To się po prostu robi przykre. Wiecie, ja nie zakładam tego, że każdy z was jest poliglotą. Naprawdę, ja sam z językiem angielskim mam czasem problemy i to nie jest tak, że to, że ja wam jakoś tłumaczę te gry i tak dalej, to, że ja znam super, hiper angielski
i tak dalej. Nie, ja mam kurwa tłumacz na trzecim monitorze włączony. I jeżeli czegoś nie wiem, a często tak się dzieje, to po prostu szybko, pyk, 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 przetłumaczone i tyle. O, broń. Miło. To na razie i tak nic nie ma. Otwórz. Lodowa, piecyk. Lodówki nie możemy sobie otworzyć, szkoda. Ale dobra, na razie tutaj tak widzę, że jest bidnie. Totalnie bidnie. Krótkie spodnie górskie. To mnie nie interesuje. To możemy odłożyć. Zobaczmy, czy możemy zmienić te spodenki. Kurwa, ale wyglądam śmiesznie. Totalnie śmiesznie wyglądam. No dobra, i tak wyglądam jak clown, to za różnica. Ja mogę zobaczyć, ile mam przycisków na przykład. O Jezu, nie, to jest gra typu kliknij, a nie przetrzymaj. O Jezu. Pocisk w komorze? Proszę, nie mówcie, że ja wywaliłem tyle naboi. Kurde. Dobra, nie wiem, ile mam pocisków. Naprawdę nie wiem. Żarówki w pudełku uszkodzone. Pudełko z żarówkami H7. Co do samochodu będzie? O, 7 sztuk w magazynku. Dobra. Dobrze wiedzieć. To możemy sobie ten tłuczek tutaj złapać. A ty, czym ty w ogóle jesteś? To jest światło chemiczne. Jabłuszko i bandaże, rozumiem. Tak, tak. Dobra, głodujemy powoli. Rozumiem, że wody się nie mogę w ten sposób napić. Szkoda. Tu nic nie ma. Nadal nie widziałem jeszcze żadnego zombie. To jest chyba na tym polegało. No wiem, że my się stricte musimy graczy tu obawiać, a nie zombie, ale... Ale nie powiem, bo głównie miała być gra o zombie. W ogóle... Kiedyś, to jeszcze było z 8 lat temu, 9 lat temu może nawet. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę jak Rust. Boże, i jak mi ta gra podeszła, tylko to właśnie nie mylcie tego Rusta, co jest teraz. Bo ten Rust, który jest teraz, jest dla mnie tak do dupy, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Serio, ten bieżący Rust, który jest teraz, ja wiem, że wielu z was może go lubić. To nie jest tak, że on jest zły i niedobry, no bo wiadomo, każdy ma swój gust, każdy lubi w co innego grać, ale ta gra tak mi, kurde, nie podeszła, że uch, totalnie. W ogóle wiecie co, przydałoby się to poprzynosić. Amunicja podniszczona. Kurtkę puchową można by było zdjąć w sumie. Tu zadresowa? Mogę? No czemu gra mi kurwa nie tłumaczy, to jest bluza? Jezu, to jest głupie. Bo ja nie rozumiem tego. O, no dobra. To nam teraz spada. No ale nie jesteśmy tak widoczni przynajmniej. To jest za coś, nie? Nie? Tak czy nie? Sportowe, niska izolacja, zła izolacja, mocno uszkodzone. Ja tego nie chcę. Jak będzie wyglądać moja gra, to ła, życzę powodzenia. Światło chemiczne, torba na ramię 0,35. Kurde, nie to. Ściągnij. No i nie wiem, to jest suchy plecak, uszkodzony co prawda, ale nic, przedmioty uszkodzone są po prostu, wiecie, zepsute i koniec, kropka? Chyba tak. No dobra, no to ja zostawiam tą torbę na ramię. Jedyna po prostu taka bardziej rzetelna broń. To mamy w ręku, to możemy sobie tutaj chyba wrzucić tak. Radio niestety nie. Jedzonko, jakieś pociski, te żarówki pseudo. Tą kurtkę możemy dalej brać. Kacie.
Rulka. No dobra. Jak mnie coś zaraz strzeli, to naprawdę się kapciami nakryje. Coś słyszałem. A może i nie. Efekt zaszczucia jest. Czuć go idealnie. Sam fakt, że on się dziwnie tak porusza i wiecie, no, tak jak kamerą przekręcacie, to już coś się tam dzieje. Coś tam słychać, to jest takie dosyć niepokojące. Ale żąbiaków nie widzę. Lewy przytrzymaj, tak? Ooo! Minecraft! Nie no, taki 7 days prędzej. Ja zebrałem kamień. Mam mały kamień. Nie ma zombiaków. O, to jest w ogóle ten basz Sosnowskiego. O, jest pierwsze zombie. Dobra. Zobaczymy, czy jest sens zabawy z zombiakami. Tej zombie? Au! O kurwa, jaki on jest szybki. Link light. Ja go nawet nie trafiłem. Przecież ja go nawet nie trafiłem dobrze. What? Nie wiem, gdzie on jest. Kurwa, ten... Ile mam pocisków? Odpowiedź mi bardzo mało. Dobra, zobaczycie pierwszą chyba śmierć tutaj. O kurwa, dobra, trochę was się tu narobiło. Au! Parkour! Parkour! Kurwa, skończył mi się parkour. Odpocznijmy chwilę. Dobra. Szybko. Teraz liczymy na to, że one sobie jednak nie otwierają drzwi. No, to miałem sobie amunicję. Mam całe zero. O kurwa. Zdrowia chyba też, nie no, zdrowia chyba mam też jeszcze sporo nawet. O matko. Koleżkowie tutaj się siedzą. No jest strasznie drętwy ten gameplay. Minutnik kuchenny. Tego kasku to ja nie chcę. Serio drętwy jest ten gameplay. Totalnie drętwy. Znaczy ja gdzieś słyszałem, że podobno serwery oficjalne strasznie są, ale... Nie sądziłem, że w taki sposób. O ile to jest... To nie jest jakby globalny, wiecie, problem z tą grą. Ale może nie. Kurwa, za 160 zł to tak trochę chujnia. Dobra, mamy Pepsi? Pepsi Cole. Mocno uszkodzony, mocno słodzony napój z kofeiną, smakuje jak cola i na pewno jest lepszy niż napój konkurencji. Ja mogę wypić?
mogliby kurwa przynajmniej tu zawleczkę zrobić, nie? Otwartą. Dobra, tutaj nic nie ma, naprawdę. Oprócz Pepsi Coli nic nie było. Czy ja mam puszkę pustą? Nie mam. Może to i lepiej. Amunicja 380. Nie mogę tego zrobić w ten sposób. Ale wychodzi na to, że jeszcze powinniśmy mieć jeden pocisk. A, dobra. No i był. No i był. Być może po prostu trzeba trochę zagrać. Być może, a być może nie. Może po prostu nie powinienem kurwa strzelać jak debil, to też by wystarczyło, no ale chciałem zobaczyć jak działają zombie. No i jestem typem gracza, który musi trzymać, wiecie. Ja nie potrafię tak strzelać. Ja muszę trzymać, o. Tak samo pod te skucanie, kurwa, pod kontrolem jest chłód, nie no. To nie, to ja jestem stary i daty gracz, no. U mnie w CS-ie jak się kucało, to kontrolem. Bij, zabij, nie odłuczysz starego wygi, no. Starego drzewa się nie przesadza. Tak musi być. Dobra, nic tu nie ma. Zombie też nie. Maska spawalnicza. No kurwa, spawaczem to ja tu chyba nie zostanę. Chyba, że się zespawam gdzieś tutaj. Zespawać to ja się mogę, faktycznie. No ale serio, tu nic nie ma. Też intryguje mnie tutaj to zejście. Pewnie, no właśnie, to też nic nie będzie. Jest tam jakaś łódka, ale... No dupa straszna. Pytanie, czy sprawdzamy jakieś mody community, czy mody serwery community. No huk, zobaczmy. Postać zostaje na serwerze w trakcie odliczania, no spoko. To jeszcze mnie nie boli w żaden sposób. Ale wyjdźmy teraz. Dobra, społeczność. Zobaczmy, czy coś tutaj ktoś fajnego coś wymyślił. Gracze 55. No, liczę na jakiś polski serwer. Tylko jak na razie zamiast nazwy serwerów mam odliczanie. I wczytywanie. Niedobrze. No naprawdę, na razie gra mnie nie pochłania. Nie pochłania mnie ta gra. Z 27 graczy. No kurwa, dajcie mi nazwy serwerów. O i coś mi się wydaje, że tu przy okazji będzie chyba... Chyba recenzja DayZ. No i chyba tak. No Lipton. Gra mi nie pozwoli sprawdzić nawet nazwy serwera, no bez jaj. Bez jaj. Pingi do 100, max. Livonia DLC nie chcę, bo go nie mam. Na hasło nie chcę. Białej listy nie. Dopasowane do wersji pokaż. Kurwa, i od nowa będziesz liczyć? Jezu. Szukaj po nazwie, może jakiś PL będzie, ej. O, coś jest, ale... No... No, powiem wam, że tych osób to jest nie za wiele. Czemu wy nie dajecie mi nazwy serwera? Kurde, czemu? Nie wiem nawet co klikam. O, dobra, 64 osoby. Może coś ciekawego będzie. No i? Nic?
No draka. Wyszukiwarka serwerów to jest kurwa dramat. Czy on ma jakiś stop, kurwa, czy coś? Chart prywatny, mapa Dear Eyes? Isle? 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 Nie no, no Dear Isle. Isle, Isle, kurwa, nie wiem. Isle chyba, Isle, no. Postać nie żyje. Battle A włączony, znajomy z tym nie ma, mody brak. Tutaj jakieś są. Ale chcę nazwę, nazwę, kurwa, nazwę. Tryb jednoosobowa. Jezu, nie wiem. Najbardziej mi chyba to pasuje. 64 osoby. Bez modów, co prawda. Może to i lepiej na razie, ale... No dobra. Sprawdźmy ten. Nie wiem, co to jest za serwer, ale sprawdźmy. Wrócamy się z gry. Błąd weryfikacji danych. Kliknięcie brakuje. What? 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 Co się kurwa dzieje? Dobra, mój drodzy, zaraz wrócę. Okej, okay, moi drodzy, wróciliśmy. Jak widzicie, no coś znalazłem tutaj. Czy znalazłem? Ogólnie znalazłem jakiś serwer, polski nawet, z modyfikacjami, o dziwo. I co ja wam mogę powiedzieć dalej? No, gra jest dziwna, w cholerę. Mega dziwna. Zimno. Najgorsze, nie ma tu żadnych budynków. Olipka. Musimy coś znaleźć. Jestem głuchy? Nie wiem. Ta ikonka po lewej stronie wcale mnie nie zachwyca. Dobra, no mam jakąś hipotermię chyba. Mam tylko nadzieję, że nie żył tu pociągi. Oj. Naprawdę troszeczkę się zawiodłem, wiecie? Bo nahypowałem się na... po DayZ. Nahypowałem się. No, miałem cały czas... miałem cały czas z tyłu głowy, że może to być niewypał. I obawiam się, że niestety znów miałem rację. Znów miałem rację pod tym względem. Być może w jakimś takim RP-ku. Może i nawet coś by się tutaj dało ugrać, ale... Czy to miała być gra RP? Czy to miała być gra RP? Direct. O, V zmieniam sobie. Tryb. Tryb na trzecią osobę. Śmiesznie to wygląda. Śmiesznie to wygląda. Tak patrzę mniej więcej, co sobie tu mogę jeszcze poklikać. Na razie żadnych zombiaków tu nie widzę. Klikam sobie jakieś tam różne rzeczy. O, to mamy pingi. Tam widzę zombiaczki. Gracze. O, jest jakaś brama. No musimy znaleźć szybko coś ciepłego. Dawno nie mieliśmy nic ciepłego w ustach. Bierz długi patyk. O! Czyżby jakiś crafting? Czyżby jakiś crafting? Nie może być. Być przytrzymaj. Będziemy walić z kija. Jeb z dzidy. Rozumiem, że tutaj wejścia nie ma. Szukamy coś ciepłego. Chowamy się w rurę. To jest dobry plan. Lampa gazowa. To się może przydać. Nie wiem po co, ale się może przydać. Trochę nam ciepełko rośnie. Troszku nam ciepełko rośnie. To jakieś budynki, to tyle dobrze. Ale zimowa mapka na pierwszą mapkę może być ciekawie. Czasu na to.
Nie wiem, sobie chodzimy trochę. Nie wiem, czy one mnie słyszą w ogóle. Nie wiem, czy one mnie widzą. Widzą. Kurwa, widzą. Dobra, to rozgrzewka. Chodź. Jak przegramy, to trudno. Zabity. Ktoś tam strzelał, ale nie wiem po co i nie wiem gdzie. Jeez. Mają rozmach skurwysyny. Ale zaraz mu się cieplej zrobiło. Tam jeszcze jest jeden. Ja bym chciał się dostać do tego głównego hangaru. Może jakąś broń nawet zyskał. O, mogę? Zamknąć. Pytanie, czy one mogą wejść na przykład właśnie tutaj. Czemu tej dechy nie mogę wziąć? Czemu nie mogę wziąć dechy? Już decha byłaby tu dosyć istotnie przydatna. Drut metalowy, którego nie mogę wziąć, bo nie mam miejsca. Kurwa. Coś tu jest? Nie. To tylko rura. No to lipa. Był to tylko drut dosyć nieistotny do sprawy. Ciekaw, gdzie on tu siedzi. Ło! Ja sobie chyba poszedł tam, gdzie ja byłem. Ja. Chyba z... kurwa nie. Chodź. Kliku, 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 kliku! Maszujemy! Maszujemy! Zarażony plus. To jest kurwa nowy... nowy dodatek socjalny? Co do kurwy? No, jest... Teraz jest trochę ciekawiej, nie powiem, bo już się trochę mniej boję tych zombiaków. Generatora to ja w kieszeń sobie nie wsadzę. Chyba, że w tyłek, ale no aż takiego pojemnego chyba nie mam. Chyba. Z naciskiem na chyba. No kurwa, no nic tu nie ma. Jest tylko zombie plus. Przepraszam, zarażony plus. Zarażony plus. Wiem, że tu się da jeszcze budować w teorii. Ale jak? Tego już nie wiem. Kurde. Nie ma nic. Idąc tym tokiem myślenia, zaraz upadnę z wycieńczenia. Dobra, my szliśmy tymi torami, tam były pociągi. Tam było też dużo zarażonych w teorii. A w praktyce to jestem dupa blada. Zamarznę. Ale my chyba mi się robi cieplej. Zjedz sobie gruszkę. Dobre, jabi. Rozumiem, że jej mogliśmy tylko część zjeść nawet. Ale po co się rozdrabniać? Weź ten patyk. Nie wiem po co, ale weź go. Tam są jakieś budynki, ale... Tam chyba nie ma nic. A, kurwa, tu był blisko. Ej, dało się, dało. Przydałoby się znaleźć jakieś przedmioty. Nawet jakieś do dupy, ale przedmioty. Kurde, faja. Ale traktor? Traktor to jest dla mnie.
Długo opis. Dziękuję. Z pewnością się kurwa przyda. Żeby sobie wbić w aortę. O! Klasyczne okulary. No kurwa, już mi cieplej. Dzięki. Można było od razu. Nie wiem, czemu mi noski przymarzły. Hipotermia to tylko, wiecie, urojenie. Hipotermia to tylko urojenie. Nic mi nie jest, kurwa, spokojnie. Ten samochód to wygląda jak na chodzie. Maska od Ady. A może od Wiktorii? Pozdrawiam wszystkie Wiktorie. Że oni mieli czas tak to wszystko lokować? Podziwiam. Podziwiam. Papryka, tylko chyba trochę spleśniała. Obraz gruzięcia? Niestety nie. Nie da się schować. Jaka dupa. Ej, no kurwa, cały budynek i tylko paprykę znalazłem. No porąbało was. Jakiś tabor cygański przy okazji znalazłem. Co tu się dzieje? Głodny, spragniony, zmarznięty i z patykiem w ręku. Kurwa, no. Cały Daisy. W taborze cygańskim nic. Myślałem, że coś tu jest. I zaraz pewnie będzie, spokojnie. Ej, tu wydaje się dosyć optymistycznie, nie? Patrzcie, szklarnia jakaś tam jest, domek jest, ogrodzenie w miarę. Kurwa, sweter, dziękuję łaskawco. Kupisz to. Ale paprykę to ty oddaj. No prawie jest mi cieplej. Poduszki, coś, nic. To jest broń? To jest broń? Tak, to jest broń. Zepsute. Papryka zielona, bogata w składniki żywcze i witaminy. Nadaje się do gotowania. No ale chyba nie ta. Chyba nie ta. Nie mów, nie oszukuj. Kurwa, czy da się w opcjach zmienić na przytrzymywanie, bo mnie to zaczyna wkurzać. Jakie zmiany? Nie! Nie wiem, jakie zmiany. Pole widzenia to nie, pokaż HUD, komunikaty z gry, bla 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 bla. Sterowanie. Tak, chcę je odrzucić. O Jezu, naprawdę się nie da. Jezu, nie da się. Walka. Jezu, dramat. Dramat, że się nie da tego zmienić. O, buty robocze. Są cieplejsze. Niska izolacja. Niska izolacja. To samo. To nie bierę. Jestem głodny. I to mocno. Nie mów, że jesteś taki głodny. Dobra, zjedz to. Niom, 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 niom. Dobra papryczka, dobra zielona papryczka. Oj, trochę podzieleniała, ale to zielona papryka, dlatego. Gumowa amunicja, no w kiblu tego się nie spodziewałem. Nie ma? Nie ma. Blacha. To raczej... Ale ty masz kurwa szczęście. Ole. Donna mama es chujocita, kurwa. Czemu rabbit nie mogę wziąć? Ej, no kurde, no. Co się z rabbitem stało, że go nie mogę wziąć? Patykiem go? Mogę? Nie mogę? Zostałem zrobiony w... Nie powiem co. Tak przeklinam w sumie na tym kurwa kanale.
Hello. Bye bye. Widział, nie widział? Widział? Nie widział. Ale idzie tu, fuck. Ja chcę króliczka wziąć, no dajcie mi tego kurwa rabita. Dupa. Po co ja do niego strzelałem? Po co ja do niego strzelałem? Taki dobry rabbit. Ja mu wsadził po prostu patyk w dupę. Na ognisko. I w sam raz. Od razu się futerko w razie czego pali. Ale słyszę gdzieś naszą kolację. Nawet ją widzę. Nie ma. O, tam chyba sobie ktoś na spacer wyszedł. A ten roaster sobie tam daje. Ło! Kolejna amunicja. Dobrze, dobrze. Ja mogę sobie jakoś... Kurwa, tą amunicję, nie wiem. Nie mogę. Patrz te wątróbki. Widzisz. Wiem o kolacji właśnie. Wiem o kolacji, ty nie chciał jeść. Ty wyglądasz jak przygłup, kurwa. Nawet jakbym byłbym głodnym, tego nie zjadł. Ops. Jemy, jemy. Nie oszukuj. Jak po tym paszteciku ci się nie poprawi, to ja już nie wiem. Kaliber 12, to jest kaliber do shotguna. To też kaliber 12. Dobra, mamy już amunicję do shotguna, ale nie mamy shotguna, to jest problem. Wow, ale dało po gałach. Hello darkness, my old friend. Gdzie jest koleżanka? Chyba mnie zauważyła przez ścianę. Babcia! Babcia! Co ty mnie... Au! Mam Wanda! Oh no! To było pod trójką? Nie wiem co zrobiłem. Nie wiem co robię. Dobra. Chyba zatamowałem krwawienie, tak? Płaszcz. Może będzie cieplejszy. Butelka plastikowa. No i o. Dobrze dopiero teraz. Zamknij. Czy mogę na przykład patyk chcę wsadzić tu? Rozdziel. Nie wiem co ty robisz, ale okej. Okay. Krótki patyk. Da się. Tylko czym ty kurwa to podpalisz? No to straciłem patyk. Jestem z siebie dumny. No dobra, ale tak. Tutaj był płaszczyk. Średnia izolacja. Niska izolacja. Średnia jest chyba lepsza niż niska, prawda? I umylę. O, no i to jest to. A to mogę na przykład porwać? Nie mogę. Ej, no gra się rozkręca. No uważam, że jest strasznie dzika i toporna. Cóż mogę? Cóż mogę? Zobaczymy animację. Parkour! Dying Light 100%. Roaster. Dzień dobry, panie chicken. O fuck. O fuck. O fuck. No muszę cię łapami. To na pewno ich wcale nie zwabi, prawda? Parkour. Kurwa, parkour.
A? Pójdą sobie? Miejmy kurwa nadzieję. To chyba nie jest gracz. Wygląda jak mój wujek. Zobaczymy jak gra to załatwi, no. Jak wy tą apokalipsę przegraliście, to ja nie wiem, jak oni przez drzwi nie potrafią przechodzić. Kurwa, te zombie są głupie. Dramat. Nie ma mnie tu. To nie ja byłem Ewą. To nie ja skradłem niebo. Nie ma mnie. To nie ja, to nie ja, to nie ja. Solo na molo. Solo na molo. Dawaj. Ćwiczyłem parkour. I te kłondo też. Pa, 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 pa. No mówiłem, ćwiczyłem. Kurwa, to nie to. Zamknij to. Chyba naprawdę poleci dobrze. Dramat, moi drodzy. No nie, no jakoś ta gra mi nie podchodzi. Zarażony plus. Dodatek socjalny, kurwa. Nie wiem, czy jestem teraz ranny, czy nie jestem. Co to jest? Czemu ta gra nic nie tłumaczy? I teraz nie wiem, czy jestem ranny, czy nie. Nic tu nie ma, nic. Kask na deskorolkę, świetnie. To mi mega pomoże. Jestem uratowany, kurwa. Apokalipsa zombie już koniec. Bluza dresowa. No to kolejny przedmiot, który mi uratuje dupę. Wow. Ej, chyba już zacząłem być sceptycznie o tej gry nastawiony, naprawdę. Nie no, ale powiedzcie mi sami, czy ta gra jest waszym zdaniem warta 160 zł? Szczerze, bo moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest w chuj nie warta tyle. I żeby mi nikt nie mówił, że jestem jakoś sceptycznie nastawiony. Teraz może już tak, ale wcześniej nie byłem. Wcześniej byłem naprawdę bardzo optymistycznie wręcz nastawiony do tej gry. No ale zombie to debile. Sami dobrze wiecie o tym. Walka jest tak kurwa drętwa, że ja pierdolę. No nie wiem. Chyba po prostu nie tego oczekiwałem. Nie tego oczekiwałem. Dobra, no moi drodzy, myślę, że nie ma co się bardziej rozwarstwiać. Myślę, że na razie zostanę przy grach typu Seven Days to Die, jeżeli będę sobie chciał pograć w grę o zombie. Wydaje mi się, że chyba bardziej to jest gra dla mnie, gdzie pomimo, iż ta gra jest w early accessie i tak dalej non-stop, jeżeli chodzi o Seven Days to Die, to bardziej czuję ten feel. No tutaj to bardzo nie. Naprawdę nie. Ile mam odcinka? Około 45 minut. No, nawet chyba. Dobra, to ostatni budynek. Jak nic tu nie znajdziemy... Jak nic tu nie znajdziemy, to naprawdę rezygnuję. Biegnę. Zamykamy. Dobra. Piwnica? Nie piwnica, ale chyba chciał mnie dopaść cwaniaczek.
Nie wiem, czy tam drzwi są z tyłu nieotwarte, więc na razie tak wiecie. Na legalu, nie? Wydaje mi się, że poleciał do otwartych drzwi. A jednak nie. Już były tylko schody na górę. Kask na skorolkę. Kurwa, no bez jaj. Ej, no ja liczyłem na jakieś naprawdę, no nie wiem, przeszukiwanie. Czy coś, a tutaj nic. No zobaczcie, no jedynie czat jest chyba aktualny. Ale tak to nic. No nic tutaj się nie dzieje. Naprawdę ta gra nie jest warta tyle, ile twórcy sobie za to życzą. No świetnie. Ups. O kurwa. To jest genialne. No serio, zabity idioci. Kurwa, totalni. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro oraz ten pan, który chyba tu biega. Tak, biegasz dalej? Dzień dobry. Mogę cię jeszcze walnąć? Mogę go walnąć. Jak oni przegrali przeciwko tym zombie, to ja nie wiem. Naprawdę. Ja mogę sobie tu poskakać, zwabić kurwa większość zombie w to miejsce. I ja przetrwam apokalipsę. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Ja sobie... Czy ja złapałem krwawienie waląc pięścią w coś? No dzień dobry, widzisz mnie? Widzisz? Ja cię widzę. Ej, ej. No, nie widzisz mnie? O, prawie wylazłem. I krwawienie wbiłem. O kurwa. No zobaczcie, no. Czy to nie jest kurwa lipa straszna? Naprawdę, zwątpiłem w tą grę, totalnie. Totalnie. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz, trzymajcie się. Hej, hej.